Settle down, leave their worries all behind. Take it slowly and unwind, and bring the peace back to a torn and shattered. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na przeglądzie wyprzedażowym, dokładnie wyprzedażowym w Homli. Słuchajcie, Homla znowu to zrobiła. Wystawiła i wyprzedaż wielkanocną i nowości. Tutaj zobaczcie, mamy przepiękny wieniec za 80 zł ze 150 na takiej fajnej, fajnej drewnianej podstawie drzewnej, gałązkowej. Bardzo ładnie to wygląda. To jest nie tylko wielkanocne, ale może być również na taki wiosenny okres. Ładne takie, wiecie, kolorystyka, ładne kolory kwiatów, żółcie, biele, zieleni. No pięknie ten wieniec wyglądał. Było ich Kilka nie sypał się, więc myślę, że jest godny zainteresowania. E, mamy też sporo takich drobiazgowych, małych dekoracji drewnianych, ale tak jak widać, trzeba uważać, bo odpadają niektóre elementy. Tutaj z 30 na 20 zł mamy takiego kurczaka Opierzonego w różne wzorki, w różne kolorki. Mamy też bardzo fajną owcę. Słuchajcie, ta owca to jest jakiś w ogóle hit. Z 70 zł na 37. Ale ona ma regulowane nóżki, oczywiście, co widać, bo jakby kulała. Śmieszne oczyska, ale i bardzo mięciutkie te futerko. Jest naprawdę taka bardzo miła w dotyku, i myślę, że fajnie będzie wyglądała gdzieś tam na półkach, czy u dzieci nawet w poko jako taki akcent. Mamy też bardzo dużo takich drewnianych, drobnych elementów z 30 zł na 10. Tu mamy takiego zająca lekko opierzonego. Wszędzie jest ten akcent tego piórka i on jest na jajkach, na pisankach, na przeróżnych dekoracjach. Tu za 10 zł widać mamy takie drewniane jajka z króliczymi uszami. Zajęczymi, przepraszam, bo już mnie pewnie ktoś poprawił. Mamy też takie kurczaki, zobaczcie, na takich metalowych nóżkach z metalowymi skrzydełkami. W ogóle strasznie dużo jest teraz takich dekoracji, właśnie gdzie jest to drewno z tym metalem, znaczy te tworzywo, bo to nie jest drewno. Z tym metalem połączone, również za 10 zł. Tutaj mamy takie jajeczka, też jakby opieczone za 7 zł. Z 15, więc naprawdę obniżki są dosyć spore, jeżeli szukacie jakichś takich dekoracji, to daje znać, że Homla znowu to zrobiła pierwszy raz w tym roku na Boże Narodzenie, tak odstrzeliła, że wypuściła najpierw wyprzedaż, później nową kolekcję, kolekcję a teraz mamy już i starą i nową kolekcję 20 zł, opierzona, drewniana, ala drewniana kura. Też ładnie wygląda, nie sypią się te piórka, przeglądałam półki, żeby wiedzieć, co wam powiedzieć, ale słuchajcie, zobaczcie na to, tutaj za 10 zł mamy taką, hmm, można by powiedzieć, pluszaną zabawkę. Ona ma obciążenie, więc fajnie sobie stoi. Na łapkach ma z przodu obciążenie i tutaj to bardzo fajnie wygląda. Ma bardzo fajny materiał. Jest tak, jakby wiecie, wycięta, wypełniona, obszyta, niby taka szybka ręczna robota, ale fajnie, bardzo mięciutki, przyjemny materiał. Tu mamy takie ale drewniane zające, zobaczcie, po 20 zł. No i one takie, jakby, bazie mają dłutem wykute. Bardzo ładnie to wygląda. I one są też w różnych kolorach, odcieniach. No i mamy też oczywiście takie same główki zajączków. Te wąsy można sobie regulować. Koszt 20 zł z 30. Te wąsy są z takich troszeczkę jakby drucików cieniutkich, więc możemy sobie tutaj tworzyć samemu. No i taka bardzo popularna też dekoracja z tych sklejek. Tego możemy w każdym sklepie asortymentu spotkać dużo. Koszt 18 zł, więc no tu się fajnie opłaca, bo jednak ta wyprzedaż też robi robotę. Te ceny są mocno obniżone, od 30 do 70 nawet procent. Tutaj mamy też takie wiszące, ale drewniane te jajka po 5 zł, więc później wam pokażę, do czego takie rzeczy możemy wykorzystywać. No bo oczywiście no, na choinkę pisanek nie będziemy wieszać, bo nikt choinki nie będzie na Wielkanoc Ubierał, ale możemy też z tego właśnie z tych wiszących tworzyć takie później strojki. Zobaczycie później, o co mi chodzi. Tutaj mamy na przykład takie przyczepione na klipsa zajączkowe uszy za 7 zł. No ale tak naprawdę to największe wrażenie z tej półki to zrobiły na mnie te zajączki obok. Właśnie te, zobaczcie, jak to pięknie wygląda i te nóżki takie zwisające. W dwóch kolorach, w miętowej i białej sukni. No, przepięknie to wygląda. Koszt 15 zł tych wiszących zajączków, a raczej pań zajączkowych. Mega ładne, bardzo fajna dekoracja, bardzo ładna. Nawet wiecie, posadzić sobie, bo to jest też z obciążeniem, obciążeniem na pupie. Posadzić to sobie gdzieś tam na parapetach też będzie fajnie wyglądało to wszystko. Także tylko zobaczcie, cena z 15 na 15. Coś tam nie pykło. Teraz mamy poduszki, poszewki na poduszki. Słuchajcie, mamy tutaj takie trzy króliki. I ta poszewka kosztuje 13 zł. Jest to duża poszewka, bardzo fajny materiał czy to jest 100% bawełny, nie wiem, bo nie sprawdzałam, ale na to wygląda, ta kurczaczkowa też jest bardzo ładna i żonkile i kurczaki, bardzo ładnie to się prezentuje, koszt 20 zł z 30, więc tutaj mamy 30% obniżkę tu mamy bardzo piękną, to już jest troszeczkę mniejsza poduszka, taka obszyta na złoto, ale w pięknej bazie, więc taka no, bardzo wiosenna, niekoniecznie wielkanocna. Jest na zamek, rozsuwana. Mi się zawsze podobają w tych poduszkach te oblamówki, bo one tak dają taką większą, jakby pojemność. powierzchni. 20 zł kosztuje. Ona się po prostu wydaje taka bardziej wypchana, bardziej elegancka z tą oblamówką. No, i tu jeszcze mamy takie potrójne, kolorowe zające. Na poduszce koszt 15 zł. To jest poszewka, wydaje mi się 50 na 50. One były bardzo duże, te poszewki. Tylko tu wiadomo, że tu chodzi o samą poszewkę, a nie o wkład. Wkłady kupujemy oddzielnie. Tutaj mamy takie, jakby gliniane, gliniany pojemnik, opakowanie miseczka, podajnik na jajka. 25 zł w takim brzoskwiniowym kolorze dosyć fajnie to wyglądało, ale jest to dosyć ciężkie ale jeżeli nie lubimy takich mocnych wzorów to jak najbardziej się odnajdziemy w czymś takim no i oczywiście są też wzorki talerzyk, który może posłużyć nam właśnie na przykład na jakąś tam przystawkę za 20 zł ale może być to talerzyk dla naszego dziecka, które niechętnie je a na takim talerzyku to wiecie, będzie chciał zobaczyć co tam jest pod spodem tutaj mamy zająca na przystawkę na jakieś oliwki, na chrzan. No, wiele rzeczy na tym możemy podać, jakieś drobnych. Koszt 10 zł z 20. No, i tu na przykład mamy kurę na takie. Na przykład robimy na stół dla dzieci jajka, na miękko, i wkładamy trzy jajeczka, żeby sobie dzieci wzięły. Bardzo fajnie wygląda koszt 20 zł. Może to być oczywiście też na przystawkę na stół, ale no, co tu wytworzymy z trzech jajeczek. No i tu też mamy na jajeczko, na miękko, wiecie takie piękne um, pojemniczki. W zajączki bardzo ładnie wygląda, więc też możemy wykorzystać to przez wiele innych sezonów. koszt 10 zł, i tu na przykład mamy takie pojedyncze za 8 zł z uszami. To już tak myślę bardziej pod dzieci też by się ucieszyły w czymś takim jajo na miękko sobie wsunąć. Dajcie w ogóle znać, czy wasze dzieci jedzą jajka na mięko, bo to jest smak mojego dzieciństwa. Tu mamy kolejne też na jajka, ale to jest zdecydowanie płytsze. Nie wiem, czy tutaj jajko by się utrzymało, czy by nie wyleciało, no bo to jest takie dosyć płytkie, 8 zł, ale bardzo ładne. Można na przykład w tym sól podać albo szan do święconki, też będzie fajnie wyglądało. Tutaj mamy takie miseczki z uszami za 20 zł. Bardzo fajna opcja na jakieś przystawki na stół. No, i nawet wiecie, te mini cukiereczki można tutaj rzucić i też będzie fajnie wyglądało w dniu takich oczekiwań, jeszcze na te święta. Tu mamy na przykład, nie wiem, na rzeżuszkę 18 zł, takiego zająca fajnego. Albo ewentualnie na jakieś drobiazgi, nawet nie wiem, biżuterię, kluczyki można rzucić, jeżeli gdzieś tam stawiamy taką dekorację sobie w wejściu do domu, tak żeby później tego nie szukać. Możemy to wykorzystać i w kuchni, i w domu na wiele sposobów takie pojemniki. No tutaj już mamy zatykane, czyli schowek mamy. 20 zł kosztuje ten zając. Bardzo fajnie wygl wygląda ceramiczna powłoka. Też dodaję takiego klimatu, bo to jest takie uniwersalne już. A tu już po prostu taka ozdoba. Tak po prostu, kura stojąca taka. Koszt 20 zł na wyprzedaży. Tutaj mi się to bardzo spodobało, ale zauważyłam, że jest zniszczone ucho. Koszt 20 zł, drugie było całe. Takich dekoracji w homli jest dosyć sporo. Takich na zasadzie łączonych tych ceramicznych z, z drewnem. E, później wam pokażę jeszcze inne kształty, ale te zajączki bardzo ładnie wyglądały i przenosimy się na kolejną stronę. Tutaj mamy bieżniki i em... Bieżniki i obrusy chyba były. Koszt 30 zł za ten bieżnik, ale zobaczcie, jak ten bieżnik fajnie wygląda. Bo on ma pompon po boku, będzie nam zwisał taki pompon. Te łapy są w ogóle tak realistyczne, one tak fajnie wyglądają. Naprawdę wymalowane to w wersji takiej 3D, bardzo fajnie wycieniowane. I no tak przykuło moją uwagę. No te łapki to jakby wystawały. Naprawdę jakby też były takie jak ten pompon puchata. No i tu mamy oczywiście ściereczki. Moje ulubione ściereczki. Uwielbiam te ściereczki z Homli z TK Maxa. Koszt 15 zł na wyprzedaży. Ta jedna beżowa jest gładka, taka jakby muślinowa i ta jest taka typowo ściereczka kuchenna w zajączka, więc możemy też i tańszym kosztem już tutaj sobie w homli zaopatrzeć się właśnie na Wielkanoc a te ściereczki są naprawdę świetnie. świetne tutaj mamy kolejny bieżnik w taki delikatny wzór 40 x 60 za 25 zł z 50, więc tu mamy 50% wyprzedaż i taki nienachalny wzór właśnie trzech zajączków Znalazłam też wałeczek za 10 zł do ciastek z takimi wytłaczanymi pisankami w różne wzorki. Myślę, że to już fajna atrakcja dla dzieci, żeby sobie jakieś tam ciasteczka w takie wzorki powypiekały. Następnie mamy bardzo duży wybór też, jeżeli chodzi o serwetki wielkanocne. Koszt tych serwetek był po 5 zł. Z dziesięciu, no i jak widać mamy też i różowe, i białe, i w takie bardziej srebrne, bardziej takie kolorowiaste, i bardziej stanowane. Wybór naprawdę spory, ale jednak wszędzie są te pisanki, więc takie mocno wielkanocne te chusteczki. Tutaj mamy w takie ładne jeszcze wzorki. No i co, lecimy dalej. Następną rzeczą, jaką bym Wam tutaj pokazała, to są pisanki. Właśnie pisanki, których jest sporo, też we wszystkich sklepach, ale tu jest bardzo fajna cena. Na tych pisankach za 13 zł. 6 sztuk mamy też bardzo fajne takie złote listki. Tutaj mamy pisanki, które można by było wykorzystać do dekoracji w dziecięcym pokoju. Koszt 20 zł. Bardzo prosto się to robi i myślę, że dzieci bardzo chętnie będą to, wykonywały taką dekorację. Zaraz wam pokażę w dalszej części o jaką dekorację chodzi. A nie, to chyba w nowym filmie będzie. Na patyku możemy zrobić taką dekorację. Tu na przykład mamy takie jeszcze pluszowe zajączki za 7 zł, troszeczkę większe niż te, co w Pepko wam ostatnio pokazywałam, ale bardzo ładne. Nie widziałam, żeby materiał się wycierał na tych zajączkach, więc myślę, że jakość też jest całkiem spoko. Tutaj za 7 zł też mamy takie zajączki, już w troszeczkę innej postaci w dwóch kolorach taka miętowa zieleń i e, oczywiście taki popielaty róż. Kolejną e, rzeczą jaką zobaczymy to są właśnie takie mniejsze jajeczka za 10 zł, pisaneczki już z piórkami, więc ponowna rzecz do wykorzystania właśnie w dekoracji, czyli na patyczek bierzemy, e, owijamy sznurek i e, różnej długości jajeczka wieszamy właśnie na tym, e, na tym patyku i tworzymy taką fajną dekorację. Naprawdę można przyczepić przeróżne te rzeczy, które możemy znaleźć właśnie w tych sklepach. I tu Wam powiem ta świeca. Jaki to jest piękny wiosenny zapach! Naprawdę ja byłam w totalnym szoku. 13 zł świeca kosztuje, ale pachnie mega wiosennie. Nie jestem w stanie Wam porównać, co to jest za zapach. Ale bardzo ładny. Mi się osobiście podobał. Tu jeszcze mamy wieniec. Zobaczcie, jaki piękny wieniec. Taki jakby z suszu zrobiony. Mega elegancki, dochodzimy do końca przeglądu. Koszt 50 zł zestówki, jeżeli chodzi o ten wieniec, więc mega fajne. I kosztowo całkiem nieźle to wyglądało, bo naprawdę jakościowo tutaj było super. Nie sypało się to, pomimo że to takie mocno suszone było. Te trawy, ale bardzo fajnie to wyglądało jak takie gniazdko. No i zobaczcie jeszcze na, na tego ogromnego królika drewnianego, przecenione oczywiście ze stówki na 50 zł. Bardzo ładna dekoracja, bardzo wysoka, więc postawić ją na przedpokoju czy gdzieś tam obok kwiatków w salonach. On naprawdę zrobi robotę. No i na sam koniec jeszcze pokażę Wam taki wieniec ala. Gniazdo również kosztowało 50 zł, fajnie wykonane i na tym będziemy już kończyć, kochani. Mam nadzieję, że Wam się przegląd podobał, że jutro również do mnie przyjdziecie na przegląd albo vlog. Jeszcze nie wiem co będzie, także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie, już jutro na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować, bo my dzisiaj wyjeżdżamy. Także dajcie znać, czy kupujecie dekoracje na Wielkanoc. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!